Cześć ludziska, witam was w mojej gospodzie, ja jestem Maciek i dzisiaj przygotowałem dla was przegląd ciekawszych CRPG-ów mających swoją premierę w czwartym kwartale 2015 roku. Dodam również, że w całym przeglądzie nie uwzględniam JRPG-ów oraz gier MMO. Zapraszam do oglądania. Przegląd rozpoczynamy od mocnego uderzenia. 10 listopada na PS4, Xboxa One i pecety ukaże się czwarta część legendarnej postapokaliptycznej serii RPG – Fallout. Fabularnie Fallout 4 przenosi nas do Bostonu, czyli podobnie jak w trzeciej części deweloperzy odeszli od ciepłej Kalifornii i umiejscowili akcję gry na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W kwestii mechaniki dalej mamy do czynienia z systemem atrybutów specjal, jednak lekkim zmianom uległ system rozwoju postaci wcześniej bazujący na umiejętnościach, tzw. skillach oraz dodatkowych perkach. Teraz wszystkie perki połączone są z konkretnymi atrybutami, a każdy z nich można rozwinąć na kilka poziomów w grze zwanych rangami. Zdaniem deweloperów taki zabieg ma dać graczom więcej sposobów na prowadzenie rozgrywki i dobranie stylu do własnych preferencji. Z nowych rzeczy warto powiedzieć choćby o zmienionym systemie dialogów, teraz swoją dynamiką dość mocno przypominającym grę od BioWare czy choćby ostatniego Wiedźmina, bardzo rozbudowanym craftingu dotyczącym zarówno broni, pancerzy, jak i budowania własnego schronienia oraz niezwykle precyzyjnym kreatorze postaci. Jeżeli chodzi o walkę, to prezentowane materiały pokazują, że starcia i wymiany ognia będą bardziej dynamiczne niż miało to miejsce w poprzednich częściach serii, przy czym twórcy nie zapomnieli również o usprawnieniu po części turowego systemu VATS. Miejmy nadzieję, że również fabularna strona Fallout będzie miała coś do zaoferowania, a zaproponowany przez twórców świat zaprezentuje wiarygodny obraz nuklearnej apokalipsy. Kolejny tytuł w przeglądzie to chyba jedna z najdłużej tworzonych gier w historii tej branży. Powstające już od 11 lat Age of Decadence, to izometryczne CRPG osadzone w fikcyjnym świecie, mocno wzorowanym na upadku Cesarstwa Rzymskiego z lekką domieszką magii. Jest to tytuł, który spodoba się przede wszystkim fanom fabularnej strony CRPG-ów i tzw. roleplayowania, a nie walki i typowych przygód w stylu fantasy. Głównym założeniem Age of Decadence, podobnie jak w starożytnym Rzymie, jest przeżycie za wszelką cenę, knucie i utrzymywanie kontaktów z potrzebnymi do przetrwania lub osiągnięcia jakiegoś celu frakcjami. Gracze otrzymają wiele możliwości na rozwiązanie każdego questa, a konsekwencje naszych wyborów mają być mocno odczuwalne w świecie gry. Również rozwój postaci oparty na systemie skilli ma pomóc w dowolnym kreowaniu naszego bohatera, dzięki czemu możemy skupić się na dyplomacji, handlu i przekupstwach lub mniej subtelnym skrytobójstwie. Oczywiście w grze nie zabraknie również walki, w tym wypadku twórcy dokonali chyba najlepszego wyboru i postawili na turowy system starć bardzo pasujący do ogólnego zamysłu gry. W Age of Decadence znajdą się jeszcze 22 zróżnicowane lokacje, 7 osobnych klas postaci, system craftingu i alchemii, 8 osobnych typów broni czy choćby 7 frakcji pomagających nam osiągnąć własne cele. Premiera już 14 października, wyłącznie na platformę PC. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie zabraknie również kolejnego przedstawiciela podgatunku hack and slash. Grim Dawn to na pierwszy rzut oka typowy przykład hack and slasha, jednak okazuje się, że ma również wiele wspólnych cech z omawianym przed chwilą Age of Decadence. Po pierwsze, co zasługuje na uwagę w przypadku gier tego typu, świat ma reagować na poczynania gracza, przez co nasze decyzje mogą doprowadzić do choćby śmierci konkretnych ludzi, wpłyną na rozmowy z napotkanymi NPC-ami lub doprowadzą nawet do unicestwienia całej wioski. Po drugie, w grze występuje kilka frakcji i tylko od nas ma zależeć, które ugrupowanie stanie się nam przyjazne. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie zadań dla danej z frakcji oczywiście wiąże się z przeróżnymi bonusami, jak choćby dodatkowymi liniami zadań czy zniżką konkretnych kupców, ale również negatywnie wpłynie na kontakty z konkurencją, która, delikatnie rzecz ujmując, nie będzie nam zbyt przychylna. Grim Dawn zaoferuje również dwuklasowy system rozwoju postaci, pozwalający na tworzenie wielu własnych kombinacji, co w połączeniu z możliwością awansowania na maksymalnie 200 poziom doświadczenia zapewni nam przynajmniej dziesiątki godzin przyjemnego ubijania potworów. Warto również wspomnieć o zaimplementowaniu przez twórców systemu zmiennych warunków pogodowych, zniszczalnego otoczenia, rzemiosła czy choćby trybu kooperacji specjalnie dla fanów rozgrywek wieloosobowych.
Czwarty kwartał tego roku to również czas na powrót do mroźnego świata wykreowanego przez deweloperów ze studia Stoic. The Banner Saga 2 to kontynuacja ciepło przyjętego przez krytyków turowego CRPGa inspirowanego mitologią nordycką. Pierwsza część, poza turowymi starciami, stawiała przede wszystkim na angażującą i dojrzałą historię z naciskiem na wybory moralne oraz barwne, mocno zarysowane postacie. The Banner Saga 2 nie wprowadzi raczej zbyt wielu nowości względem jedynki, będzie to po prostu kontynuacja fabuły poprzedniczki oraz lekko ulepszona i bardziej urozmaicona walka, na którą zresztą część recenzentów narzekała najbardziej. Jeżeli nie mieliście okazji zagrać w poprzedniczkę, to zapraszam do przygotowanej przeze mnie recenzji, która wyjaśni Wam, czym tak naprawdę jest The Banner Saga. Dokładna data premiera drugiej części nie jest jeszcze znana, wiadomo jedynie, że będzie to końcówka tego roku, a platformy docelowe to PC, Xbox One oraz PS4. W czwartym kwartale ukażą się również tytuły, których premiery przełożono i miałem okazję omówić je w poprzednich przeglądach premier. Pierwszy tytuł to Knights of Pen and Paper 2, pozwalający odegrać symulowaną sesję RPG poprzez wcielenie się zarówno w mistrza gry, jak i pozostałych graczy przy stole. Gra bawi swoją oprawą i ogólnym humorystycznym podejściem do tematu, a grafika stylizowana na 16-bitowe hity sprzed lat jeszcze bardziej podkreśla zabawny ton tego tytułu. Następna gra to przekładana już dwukrotnie w tym roku Darkest Dungeon. Mroczny dungeon crawler z ciekawym systemem stresu naszych bohaterów oraz turową walką, który jeżeli w końcu ukaże się poza wczesnym dostępem, może mocno namieszać na rynku CRPGów w tym roku. Ostatni tytuł warty wspomnienia, o którym mówiłem już w ramach poprzedniego przeglądu oraz pierwszych wrażeń z wersji alfa, to The Curious Expedition. W skrócie powiem, że jest to gra z gatunku roguelike, w której wcielamy się w odkrywcę szukającego skarbów i sławy. Po więcej informacji gorąco zachęcam do obejrzenia przygotowanych przeze mnie materiałów na temat The Curious Expedition. To już wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie i materiał się Wam spodobał. Aha, no i nie zapomnijcie podzielić się tytułami, na które jeszcze czekacie w tym roku. Trzymajcie się, cześć!